25 października w Polsce odbędą się wybory parlamentarne. Bardzo ważne jest to, aby nasza decyzja była podjęta w pełni świadomie. Dlatego dzisiaj prezentujemy kolejnego kandydata w wyborach do Sejmu. Tym razem jest to kandydat startujący z listy Platformy Obywatelskiej. Obecnie starosta malborski, pan Mirosław Czapla. Witam serdecznie. Witam również serdecznie państwa. Panie starosto, chciałbym na początek zapytać o to, czy ta decyzja o starcie w tych wyborach to była w 100% decyzja wypływająca od pana, czy to partia przyszła z tą propozycją, że już przyszedł w końcu czas, aby postarać się o mandat posła RP? No to obopólna decyzja. No, oczywiście nie było się bez dyskusji. Ja wyraziłem zgodę. Partia oczywiście mi poparła i tak by się stało. Od wielu lat pracuje pan na rzecz samorządu. W 1998 roku był pan radnym powiatowym, wcześniej radnym miasta Malborka. Od 2006 roku jest pan także starostą powiatu malborskiego. Co teraz chciałby pan wnieść do polskiego Sejmu? To pytanie już widać. No, proszę państwa, ja, wydaje mi się, jestem dosyć doświadczonym samorządowcem, bo w samorządzie już spędzam 25 rok. Chciałbym te zaangażowanie, te swoje doświadczenie przenieść na, no nie wiem, po prostu parlamentu. I dlatego między innymi się zdecydowałem, żeby reprezentować również nie tylko siebie, nie tylko partię, ale i środowiska, wszelkie środowiska, bo należy być zawsze otwartym i słuchać tego, co mówią zwykli ludzie. Panie starosto, ale często społeczeństwo, osoby, które reprezentują samorząd i startują w wyborach ogólnokrajowych do Sejmu czy Senatu, oceniają w taki sposób, że teraz będą mieli bezpieczną, ciepłą posadę z bardzo dużym uposażeniem. Jakby pan odpowiedział na tego typu zarzuty? Ja nie żyję tylko z pensji starosty. Z tego, co wiem, się orientuje wysokość wynagrodzenia parlamentarzysty, posła Sejmu jest taka sama jak starosty, więc tu chyba ani nic nie zyskam, ani nic nie stracę. W polskim Sejmie, w polskim parlamencie niestety od 2000 bodajże 5 roku trwa taka przepychanka między dwoma ugrupowaniami, to jest właśnie Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość. Polskie społeczeństwo ma już chyba troszeczkę dosyć establishmentu politycznego, czego wyrazem były wybory prezydenckie i to wysokie poparcie dla Pawła Kukiza. Jakby pan przekonał wyborców, że jednak Platforma Obywatelska się nie wypaliła i dalej powinna sprawować władzę w Polsce? Z tego, co pan, panie redaktorze, wie, ja byłem zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych. No niestety społeczeństwo stwierdziło trochę inaczej, więc no, dalej będą wybory w takiej konwencji jak do tej pory. Dlaczego akurat Platforma miałaby dalej? To są bardzo doświadczeni ludzie. Oczywiście ci, którzy no, nie spełnili, że tak powiem, tego, na co stawiała Platforma, odeszli. Wchodzą nowi, często bardzo doświadczeni. Jeżeli państwo będziecie uważali, że coś zrobiłem nie tylko dla tego społeczeństwa tutaj malborskiego, ale również dla ościeżnych powiatów, bo jestem zawsze otwarty. Współpracuję przecież z powiatem sztuńskim i tczewskim, kwicyńskim. Przecież służba zdrowia również prowadzimy w powiecie nowodworskim. Chciałbym to doświadczenie po prostu wykorzystać i wiem, że jestem dosyć skutecznym samorządowcem. Świadczy o tym to, co przez te 9 lat jako starosta i rada, bo tutaj też no, starosta nie zrobiłby tego sam. 150 km dróg wyremontowaliśmy. 2 szpitale. Wyprowadziliśmy z bankructwa finansowego. Cała praktycznie wszystkie inwestycje w oświacie wykonane, termomodernizacja, budowa poradni psychologiczno-pedagogicznej, domy dziecka. Ja wiem, że jest jeszcze dużo do zrobienia, ale pozwólcie mi państwo, żebym spojrzał na to z innej strony i może ja ze strony parlamentu pomogę nie tylko
tu dla naszej społeczności malborskiej, ale również dla tych naszych powiatów ościeżnych. Czy w takim bądź razie mieszkańcy tych terenów, terenów Pomorza, powiatów malborskiego czy sztumskiego, mogą być pewni, że tak jak w ostatnim czasie włączył się Pan w tą, no trzeba to tak nazwać, walkę o to, aby ograniczenia w strefie ograniczonego użytkowania wokół lotniska wojskowego w Malborku nie weszły w życie. Ta uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego byłaby bardzo niekorzystna dla całego powiatu malborskiego i także części sztumskiego. Czy obiecuje Pan, że będąc posłem także będzie Pan dbał o właśnie interesy tej grupy stąd, z Pomorza właśnie? Byłem tym, który zaproponował wstrzymanie tej uchwały na Sejmiku Województwa Pomorskiego. Jestem w szeregu stowarzyszeniach, m.in. Drogi 22. Jestem przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Pomorskiego. Pracuję również w samorządzie w Stowarzyszeniu Żuławskim. Jestem również członkiem obszaru metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Więc pracuję wiele, wiele funkcji i z tym tematem się spotkałem faktycznie po raz pierwszy, ale rzeczywiście z tym dali radę, bo tak naprawdę wszystko zależy na tym, jak wygląda współpraca. I ja zawsze uważałem, że trzeba być otwartym, trzeba współpracować i to właśnie między innymi doprowadziło do tego, że nie tylko żeśmy wstrzymali tą uchwałę, wybraliśmy już firmę, która jeszcze raz przeprowadzi badania. Zobaczymy, jakie będą konsekwencje tych badań. Niemniej, proszę Państwa, powiem tak. Jeżeli zostanę parlamentarzystą, zrobię również wszystko, co będę tylko mógł zrobić jako osoba pojedyncza, ale myślę, że również i ugrupowanie, które, z którym startuję, również mi pomoże, żeby ten temat został jak najlepiej potraktowany i myślę, że no, przede wszystkim chodzi o mieszkańców, o to, czy można tutaj budować i sobie dać radę w ogóle z tym tematem, bo to są już wielkie pieniądze i między innymi też chodzi o to, proszę Państwa, że jeżeli tak by się stało, to muszą się znaleźć pieniądze w budżecie państwa na to. No, budżet prawdopodobnie już za chwilę będzie uchwalony, zaproponowany, ale zrobię oczywiście wszystko tak jak do tej pory, trochę z innego pułapu, może z mocniejszego pułapu. Panie starosto, na koniec prosiłbym Pana o zwrot bezpośredni do Pana wyborców, którzy 25 października staną przed urną wyborczą, otrzymają karty i spośród wszystkich nazwisk, także będą mogli postawić swój głos przy Pana nazwisku. Co chciałby Pan im powiedzieć? Przede wszystkim trzeba być bardzo otwartym na to, co się widzi, na środowiska. Ja chciałbym wykorzystać swoje doświadczenie, zaangażowanie, swoją skuteczność. Mam nadzieję, że Państwo mi w tym pomożecie. Mam nadzieję, że w końcu od wielu, wielu lat Malbork będzie miał posła zaangażowanego. Jeżeli do tej pory uwierzyliście i przez już trzecią kadencję postawiliście Państwo na mnie jako na starostę. Jeżeli widzicie, że coś naprawdę dobrego zrobiłem, głosujcie na mnie, proszę Państwa. Startuję z listy Platformy, nazywam się Mirosław Czapla, moja pozycja numer 13. Bardzo Was o to proszę. Dziękuję serdecznie, Panie Starosto, za rozmowę. A Państwu przypominam, bardzo ważna data, trzeba już ją zaznaczyć sobie w kalendarzu. 25 dzień października to czas wyborów, naszych wyborów do parlamentu, do polskiego parlamentu. Dziękuję bardzo. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.